Zastosowałem InnoGreen N-Amino, bo nie zastosowałem drugiej dawki azotu w formie zwykłej, gdyż wystąpiła susza, złe warunki pogodowe, a azot jest niezbędny i zastosowałem go w formie płynnej. Zastosowałem InnoGreen N-Amino, ponieważ ze względu na suchą wiosnę nawozy w formach granulowanych są niedostępne dla roślin. Rolnik zastosował InnoGreen N-Amino w warunkach suszy ze względu na to, że InnoGreen N-Amino w warunkach suszy to najlepsze dla rośliny źródło azotu. Technologia suszy to określenie, które już dzisiaj chyba pełnoprawnie możemy używać, myśląc o warunkach, jakie mamy na polach. W tych warunkach mamy problem z pobieraniem składników pokarmowych dostarczanych przez glebę. Naukowcy bardzo długo zastanawiali się nad tym, czy jest jakieś alternatywne źródło dostarczenia azotu, wykorzystując liście. Takim rozwiązaniem po latach badań okazał się produkt, który nazywa się InnoGreen N-Amino, który w pełnej dawce jest w stanie zrekompensować około 30 kg azotu dostarczonego przez glebę. Czy to działa? Za chwilę udamy się do miejsc, gdzie rolnicy mieli okazję już wypróbować ten produkt i posłuchamy ich opinii. Tomasz Sikorski, firma AgroUp. Rozmawiam z drugim Tomkiem, Tomkiem Pradelskim, firma AgriMech i gospodarstwo rolne. Tomku, jesteśmy na polu pszenicy. Co możesz powiedzieć o tym polu? Jesteśmy na tym polu pszenicy. Jest to pole po kukurydzy. Tak jak widać, stanowisko dosyć mozaikowate, niewyrównane i na tym polu zastosowana tylko była jedna dawka azotu ze względu na warunki pogodowe. Czyli susza, tak? Czyli susza. To jak sobie radzisz z tą suszą? Na ile to jest problem w tym twoim gospodarstwie i na tych glebach? Problem jest dość duży, no gdyż może nie do końca była technologia przeprowadzona prawidłowo, bo trzeba było zastosować tą pierwszą dawkę bardzo wcześnie, drugą później, ale tak nie zrobiliśmy, dlatego szukałem rozwiązania azotu w płynie, które nie azot stresuje płynie, czyli taki sposób, żeby podać ten azot, skoro nie idzie przez glebę, dokładnie, to przez liście, tak? Dokładnie tak. Okej, okay, rozumiem, że tutaj stąd był ten nasz kontakt potem i tak, rozmowa. Jak najbardziej. Poszukiwałem produktu, który nie będzie przypalał roślin, a który bardzo szybko wchłonie się w roślinę i faktycznie będzie ten efekt widoczny. Okej, okay, Tomku, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dzień dobry. Dzisiaj znajdujemy się w województwie lubuskim, w gminie Trzebiechów, miejscowości Swarzynice. Jesteśmy na polu pszenicy, której właścicielem jest pan Janusz i chcielibyśmy zapytać się o technologię uprawy, żeby nam opowiedział, co było stosowane. No, obserwujemy, jak pan powiedział, właśnie plantację pszenicy, odmiana Tytanika. Zasiana po rzepaku w zeszłym roku, na początku października. Widać, że plantacja jest w dobrym stanie, nie wykazuje braków nawozowych, składnikowych. W dużej mierze dzięki zastosowaniu nawożenia azotem dolistnego, nawozem InnoGreen N-Amino, tak. Dlatego, że jest taka, a nie inna pogoda, sucha wiosna, dostępność azotu w formie granulowanej jest ograniczona. Tym bardziej przy niskim nawożeniu, które ja stosuję, i tutaj nawożenie dolistne okazało się strzałem w dziesiątkę. W oddali widać plantację rzepaku, który po pierwszej dawce nawozu granulowanego nie wystartował tak jak należy, był ratowany również nawozem dolistnym InnoGreen N-Amino w dawce 2 razy po 10 litrów. Zregenerował się pięknie na dzisiaj. Naprawdę rokuje niezłym plonem. Panie Januszu, czym się pan kieruje przy doborze nawozu dolistnego, w tym przypadku azotu w postaci płynnej? No, najważniejsze moim zdaniem jest, żeby w sytuacjach nagłych, stresowych działał szybko, długotrwale i przede wszystkim, żeby w stosowaniu był bezpieczny, bez względu na przebieg pogody. Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę sukcesów i wysokich plonów. Dziękuję bardzo. Poznaliśmy opinię rolników, którzy już tej wiosny mieli okazję zastosować InnoGreen N-Amino w swoich uprawach w pszenicy, w rzepaku. Wiosna cały czas trwa w najlepszym. Pszenica
cały czas jest gotowa do stosowania InnoGreen N Amino, a więc produktu w pełni bezpiecznego, nieuszkadzającego rośliny, bardzo efektywnego pod względem wykorzystania azotu, również kukurydza, czy buraki, czy inne uprawy. Zachęcam Państwa gorąco do zastosowania tego rozwiązania, do spróbowania, do posiadania własnej opinii na temat tego, jak on działa na swoim polu.